Dobre granie. Jamiroquai, Cosmic Girl. No i to też nieprzypadkowy utwór, bo właśnie w naszym studiu Cosmic Girl niesamowity gość Paulina Gołębiowska, przepięknie wrażliwa dusza, wokalistka niebywale malująca dźwięki, autorka tekstów, kompozytorka, pianistka także, absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach, specjalność wokalistyka jazzowa oraz Akademii Muzycznej w Poznaniu fortepian, finalistka muzycznego show Bitwa na głosy w drużynie Urszuli Dudziak, a obecnie wykładowca wokalistyki jazzowej na Uniwersytecie Zielonogórskim. Występowała obok takich gwiazd jak Valerie Scott, Mike Russell, Krzysztof Kiliański, Henryk Miśkiewicz, Jarosław Śmietana, a dzisiaj jest gościem Dobrego Grania Ekstra. Witam cię, Paulino. Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie, bardzo mi miło być u was tutaj. Dzisiaj przyjechałaś przede wszystkim promować swój autorski materiał, który w końcu ujrzał światło dzienne. Przyznam szczerze, że odkąd zaczęłam interesować się twoją osobą jako wokalistką, to długo wyczekiwałam tego autorskiego materiału. Nie zawiodłam się, bo 14 października światło dzienne ujrzał jeden z twoich singli. Pomimo, no i cóż, oczarował. Czy to jest zwiastun wyjątkowej płyty autorskiej Pauliny Gołębiowskiej? Tak, oczywiście. Jest to zwiastun płyty, na którą rzeczywiście trochę trzeba było poczekać, bo materiał tak naprawdę na płytę, tą pierwszą, był już dawno temu, jeszcze w czasach studenckich, ale trochę chyba przegapiłam ten moment, kiedy ta płyta powinna ujrzeć światło dzienne. Natomiast no, myślę, że tak po prostu miało być i teraz może to, co bardziej wyczekane, będzie smaczniejsze. Zobaczymy. Zdecydowanie tak. Jeżeli chodzi o sam utwór, to ma taką dosyć nieoczywistą formę muzyczną, nad którą pracował Tomasz Jędrzejewski i także ty. Słychać w tym utworze niebywałą przestrzeń, no i oczywiście też słychać to, jak jesteś otwartą wokalistką, bo twoje improwizacje też są takie niecodzienne. Powiedz mi, jak wyglądał proces twórczy właśnie nad utworem Pomimo? Wyglądało to tak, że rzeczywiście tutaj Tomek, cała warstwa muzyczna tak naprawdę należy do Tomka i aranżacyjna, produkcyjna. Ja tutaj dołożyłam swoje 5 groszy właśnie, jeżeli chodzi o efekty wokalne, o looper i zabawę delayami, więc to jest taka moja przestrzeń, którą Tomek też rzeczywiście sugerował. Tak. W naszej współpracy rzeczywiście bywa gorąco czasem. Natomiast warstwa tekstowa rzeczywiście należy jakby w pełni do mnie. I chcieliśmy właśnie, żeby ten utwór troszkę jakby łamał tą taką strukturę klasycznej piosenki, jakby, że jest zwrotka, refren i koniec. Chcieliśmy tutaj otworzyć tą ostatnią część, żeby ona była właśnie bardziej improwizowana i przestrzenna też. Także mam nadzieję, że Państwu się to podoba. Bardzo. No bo warto wspomnieć o tej specyficznej dynamice. Początek jest taki lekko duszny, trip-hopujący nawet i nagle pojawia się pauza, potem to wszystko eksploduje. Czy to znaczy, że to, co jest po pauzie, jest w jakiś sposób zaimprowizowane, spontaniczne? Tak, w dużej mierze tak. W dużej mierze tak, natomiast jest to też nawiązuje jakby do samej warstwy tekstowej, ponieważ w tej pierwszej części jakby w ogóle cały utwór jest o wolności, o tych kajdanach, które sami sobie gdzieś tam wkładamy do głowy, o tych barierach, które nas ograniczają. I w tej pierwszej części jest tak naprawdę opowieść o tym, natomiast ta druga jest właśnie tym uwolnieniem i stąd też taki proces aranżacyjny nastąpił. Zanim zaczęłaś prezentować swoje autorskie utwory, to interpretowałaś bardzo różny repertuar i były numery, których po tobie bym się spodziewał, czyli na przykład Jill Scott czy Stevie Wonder, no ale też były rzeczy nieoczywiste, choćby utwory kabaretu starszych panów, czy próbowanie się na tylu frontach spowodowało, że ci się swobodniej śpiewa, że masz większą elastyczność, wszechstronność wokalną? Tak, myślę, że na pewno. Jeżeli chodzi o piosenki kabaretu starszych panów, to ja je uwielbiam. Ja mam wrażenie, że gdzieś tam być może urodziłam się drugi raz już teraz. Natomiast kiedyś żyłam w tych czasach, kiedy powstawały te utwory i one są mi bardzo bliskie. Tak sobie myślę, że chyba mam taką starą duszę i bardzo kocham te stare utwory. One rzeczywiście też spowodowały to, że teksty nabrały dla mnie o wiele większego znaczenia niż wcześniej. Paulino, skąd tak zacny skład? Jak długo zbierałaś tych muzyków wrocławskich do tego swojego autorskiego projektu?
Szczerze mówiąc, znamy się wszyscy już jak łyse konie od wielu lat. Gdzieś tam współpracujemy na różnych przestrzeniach bardzo muzycznych. Właśnie, czy to przy okazji Kabaretu Starszych Panów, czy Jill Scott, czy Stevie'ego Wondera, czy wielu, wielu innych. Także jakby wyczuwamy się, myślę, bardzo dobrze i tak naprawdę przynoszenie nowych piosenek to jest zawsze taka dla nas jadka, że możemy stworzyć coś razem. Choć rzeczywiście te utwory nasze są dosyć mocno już produkowane przez Tomka, więc te pomysły są już wcześniej gdzieś tam wymyślone i później tylko sprawdzamy, co działa lepiej, a co można by było jeszcze zmienić. Ale od strony produkcyjnej mam wrażenie, że bardzo ważne dla was jest znalezienie równowagi pomiędzy elektroniką a tym, co organiczne, nawet pomimo zaczyna się od takiego bitu, który jest lekko nawet trapujący, ale im dalej w las, tym więcej żywych instrumentów, tym to wszystko jest bardziej bogate produkcyjnie. Czy na tym wam zależy, żeby była taka równowaga? Tak, dokładnie. Właśnie o to chodzi, bo jakby ciężko zaszufladkować ten utwór tak naprawdę w jakimś konkretnym gatunku czy stylu. Chyba właśnie przez to, że tutaj szukamy równowagi właśnie między elektroniką, między przestrzenią, między też takim soulowym śpiewaniem, ale też improwizacją jakby, więc i też myślę, że jest tu trochę takiego zadziora, może nawet lekko rockowego, co może usłyszymy w drugim utworze. No właśnie, bo drugi utwór, który nam zaprezentujesz, dodam dla wszystkich słuchaczy, że będzie to utwór na żywo, specjalnie dla wszystkich właśnie słuchaczy Radia Opole. To będzie twój autorski kolejny utwór, który notabene napisałaś i muzykę do tego utworu i tekst ty. Powiedz mi, jak wyglądała też praca nad tym utworem? Czy na płycie Pauliny Gołębiowskiej będą utwory też właśnie z muzyką tylko twoją? Tak, zdecydowanie tak. Szczerze mówiąc, to urządzenie, które mam przed sobą, jest to looper, który rzeczywiście otworzył mi bardzo przestrzeń w głowie, dzięki któremu też powstały właśnie nowe utwory, które zdecydowanie, myślę, wejdą na płytę. To jest właśnie jeden z nich. Posłuchajcie. I można zresztą podpatrzeć, warto o tym powiedzieć, jak ten looper, ta stacja lupująca wygląda, dlatego że Marcin Skomudek to wszystko dla państwa będzie transmitował, czy już transmituje na facebookowym profilu radia. No i oczywiście czekamy na Paulinę. Jak będzie w gotowości, to zaczynamy. Jest w gotowości, no to bardzo prosimy. Strzał się utwór nazywa, tak? Tak, tak jest. Strzał. Strzał. Celny twój ruch, jak pociskiem trafiasz w czuły punkt. Strzelasz i już, zwycięzcą bitwy zostajesz znów. Jak pociskiem trafiasz w czuły punkt.
konie na twarz. Dobrze wiem, że to nie ostatni raz. Nie ostatni raz. Nie ostatni raz. Wielkie brawa. Tomek, co tu się wydarzyło? Czy ty strzał, to słyszałeś? Strzał. Dokładnie. Idealny tytuł dla tego utworu. Wielkie gratulacje, Paulino. Coś niebywałego. Naprawdę. Drodzy słuchacze, myśmy... Jak to była premiera, słuchajcie. Tak, premiera strzału. Premiera strzału w Radio Opole. Jest nam bardzo miło, że mogliśmy usłyszeć, a ja z Tomkiem tutaj na żywo po prostu tylko... Ściągaliśmy słuchawki. Tak. Czy to tak naprawdę? Ja znam twoje możliwości, bo już niejednokrotnie miałyśmy to szczęście i ja w ogóle miałam ten zaszczyt dzielić z tobą scenę. Ja również, wielki zaszczyt, Madzia. Więc Paulinko, ten utwór też miał taką nieoczywistą formę. Powiedz mi, wiem, że masz dużo inspiracji, to właśnie słychać w twoich kompozycjach, które mają niebywałą przestrzeń, o której też już wspomnieliśmy, ale ja chciałabym właśnie się dowiedzieć tak stricte, kto jest twoją największą inspiracją, od kogo tak najwięcej czerpiesz w swojej artystycznej drodze. Moją największą inspiracją zdecydowanie jest Stevie Wonder, mój ukochany, jedyny. I rzeczywiście od niego jakby te wszystkie soulowe naleciałości i wpływy, to zdecydowanie Stevie Wonder. Też pisanie piosenek, jakby te harmonie, łączenia harmoniczne, rzeczywiście tutaj mocno, mocno Stevie Wonder. To było co prawda jakiś czas temu, bo później te inspiracje poszły w wielu różnych kierunkach. Hiatus Coyote ostatnio zdecydowanie, więc to jest taka moja najnowsza, największa inspiracja. I też taka bardzo multigatunkowa, można tak powiedzieć. Tak, dokładnie. To jest bardzo inspirujące, tak, zdecydowanie. Ale to też jest bardzo ciekawe, dlatego że masz doskonałe wykształcenie muzyczne i zarówno jeżeli chodzi o śpiew, no, ale też choćby fortepian, natomiast na pewno nie ma jakiejś takiej maniery akademickiej, jeżeli chodzi o to, jak śpiewasz. Czy... to było jakieś wyzwanie, żeby śpiewać, wykorzystując w pełni swoje możliwości, ale żeby to nie było zbyt takie kanciaste, szkolne? To znaczy tak, szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o klasykę i o grę na fortepianie, to ja czułam, że jest to jakaś taka dla mnie sytuacja bardzo rzemieślnicza, tak szczerze mówiąc, i mocno odtwórcza właśnie. I jakby znajdowałam tą drugą swoją naturę w śpiewaniu i tam zawsze poszukiwałam, inspirowałam się. I jakby wydaje mi się, że całe szczęście tak się wydarzyło, że miałam możliwość skończenia i jednego, i drugiego kierunku, bo jakby ta moja sprawność, powiedzmy, na fortepianie bardzo mi się przydaje w pracy. To rzeczywiście... To jest bardzo ważna umiejętność. Natomiast śpiewanie zawsze było najważniejsze i będzie. A propos tej sprawności, to nawet tutaj ci chyba koordynacja pomaga. Kiedy śpiewasz, musisz kontrolować looper, robić rzeczy, które wymagają dobrej koordynacji półkul, tak, podzielności uwagi. Trochę tak, ale wiesz co, myślę, że to się też rozwija, kiedy jest się mamą. Bardzo mocno. Ta koordynacja, o tym wiem. W ogóle tak. Organizacja przestrzeni, wszystkiego. Paulino, pracujesz ze studentami, na swojej drodze spotykasz bardzo wielu pewnie ciekawych przyszłych artystów. Powiedz mi, czym jest dla ciebie ta praca i jaką w siebie odnajdujesz cząstkę poprzez właśnie tą pracę z młodymi ludźmi? Praca na Uniwersytecie Zielonogórskim to jest dla mnie zawsze wielkie wyzwanie, bardzo duża inspiracja, bo ja się od moich studentów naprawdę bardzo dużo uczę. Mam nadzieję, że oni ode mnie też, ale ja od nich zdecydowanie bardzo dużo czerpię. Oni często mi przynoszą artystów, których ja jakby nie znałam, więc tutaj wymieniamy się bardzo, bardzo mocno swoimi inspiracjami. Jakby też w zakresie samego warsztatu wokalnego. Cały czas też się dokształcam, jeżdżę na różne szkolenia i warsztaty. Także staram się im na bieżąco przekazywać tę wiedzę taką bardzo współczesną. Natomiast
to, co jest dla mnie najważniejsze w tej pracy, to to, żeby obudzić w nich też potrzebę komponowania, bo myślę, że teraz jest, jakby mamy taki natłok tych wszystkich coverowych koncertów, tributów i grań takich użytkowych, powiedzmy, że brakuje rzeczywiście takiego artyzmu i to staram się w nich budzić i staram się, żeby pisali swoje piosenki i mocno ich do tego namawiam. Ale można powiedzieć, jeżeli chodzi o twoją twórczość, że dlatego dosyć oszczędnie dzieliłaś się swoimi autorskimi utworami po to, żeby mieć pewność, że to jest ten moment, że jesteś w 100% zadowolona z tych kompozycji? Dokładnie tak. Dokładnie tak było, także myślę, że po prostu tak miało się wydarzyć, to musiało trochę poczekać. To była Paulina Gołębiowska w repertuarze Justina Timberlake'a, bodaj pierwszy jego solowy przebój, oczywiście Cry Me a River. No i warto wspomnieć o tym, że zaczęło się dosyć standardowo, trzymałaś się tej linii melodycznej, no ale w refrenie zrobiłaś, co ci się podobało, ale jednocześnie to nie było przesadzone, da się rozpoznać piosenkę. Czy takie zinterpretowanie coveru jest wymagające, wymaga dużo pracy? Tak, na pewno. W ogóle myślę, że znalezienie swojego sposobu na interpretowanie utworów, które są znane i lubiane, to jest bardzo, bardzo trudna sztuka. I my tutaj też szukaliśmy takich rozwiązań, które będą świeże, które będą nowoczesne, ale też, żeby właśnie nie były przekombinowane, bo to też się często zdarza. Także mam nadzieję, że znaleźliśmy tutaj równowagę. A powiedz mi, dlaczego akurat Justin Timberlake? Dlaczego akurat zdecydowaliście się, że to jego bierzecie pod szlif? Wiesz co, ja uwielbiam Justina Timberlake'a. Od wielu, wielu lat też śledzę jego karierę i jego kolejne płyty. Jest też wielką dla mnie inspiracją i bardzo lubię tę piosenkę w ogóle. I stwierdziłam, że okej, okay, bardzo ją lubię, nie chcę jej skrzywdzić, ale chciałabym, przeciwnie. Ale chciałabym ją zrobić po swojemu. I tutaj rzeczywiście Tomek Jędrzejewski też w dużej mierze pomógł mi w tym, także... Mam nadzieję, że się też Państwu spodoba. Rozmawialiśmy troszeczkę o Twoich inspiracjach, też doświadczeniu akademickim, zarówno jako student, a teraz jako pedagog i powiedziałaś ciekawą rzecz, że następuje wymiana jakichś inspiracji muzycznych między Tobą a studentami i domyślam się, że jak na swojej drodze spotykałaś tak świetne wokalistki jak Anna Stępniewska, Grażyna Łobaszewska, Laura Szafran, to raczej nie były osoby takie z pomnika, z postumentu, tylko kobiety, które doskonale ale śpiewają, ale też są otwarte na troszeczkę młodsze wokalistki, które też chętnie łapały twoje wibracje, twoje inspiracje. Tak, tutaj jakby przede wszystkim miałam duży kontakt z Urszulą Dudziak i ona też jest moją wielką inspiracją. Miałyśmy okazję gdzieś tam razem występować i to było wielkie wydarzenie dla mnie. Rzeczywiście to jest bardzo otwarta osoba na nowoczesną scenę muzyczną, także bardzo dobrze wspominam. Nawet to, jak lupujesz, wykorzystujesz zwielokrotnione partie wokalne, które nagrywasz chyba też gdzieś z tyłu tak, głowy. Tak, to jest inspiracja zdecydowanie Ulą. Tak, tak, tak. I to słychać. Cieszę się, to dobrze. Paulino, tak zacny repertuar oczywiście musi wybrzmiewać na koncertach i kiedy możemy oczekiwać tych koncertów? Koncerty z tym materiałem mam nadzieję, że już wkrótce, na pewno w nowym roku. Natomiast bardzo serdecznie zapraszam. 13 grudnia będziemy grać w przestrzeni V Motors we Wrocławiu. Będzie to koncert charytatywny, zagramy ale właśnie z tym składem i zagra z nami jeszcze Karol Wieczorek na saksofonie, zagramy troszkę świątecznych utworów, może coś swojego też się uda przemycić, będą też standardy jazzowe, standardy muzyki pop i soul, także mam nadzieję, że to będzie miły wieczór i bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Przytoczyłaś Stevie'ego Wondera jako swoją wielką muzyczną inspirację i bardzo ciekawe wydaje się to, że kiedy sięga się po jego takie kultowe płyty, to nieraz jeżeli się rozkłada na ścieżki, na czynniki pierwsze te utwory, to one się wydają rozjeżdżać, tam nie jest wszystko zagrane od linijki. Czy to oznacza, że dobry muzyk, który ma tak solidne podstawy jak ty, musi czasami troszeczkę poimprowizować, trochę rozwalić te formy, nie być skrajnie precyzyjny? Tak, myślę, że tak. Ja też się tego nauczyłam, bo wbrew pozorom najpierw byłam ultra precyzyjna i bardzo, bardzo dużą wagę przykładałam do właśnie poprawności. Myślę, że to wynika właśnie z klasyki, jakby z tej szkoły muzycznej, do której wiele lat uczęszczałam. Natomiast właśnie po czasie pozwoliłam sobie na małe szaleństwa i rzeczywiście odkryłam, że to mi daje wielką frajdę i chyba o to chodzi w muzyce. Czego możemy życzyć, Paulinie?
Wydania płyty, po prostu czekam na to, bardzo o nią walczę też o koncerty z moim zespołem. Wiadomo, jakie jest z autorską muzyką, nie jest to łatwe w Polsce, ale mam nadzieję, że to się uda. Jeżeli macie Państwo ochotę nas śledzić, to zapraszam najserdeczniej. Oczywiście zapraszamy na fanpage Pauliny Gołębiewskiej, tam wszystkie informacje odnośnie koncertów, wszystkich autorskich poczynań tej świetnej artystki, jak zresztą mieliście Państwo okazję usłyszeć. I już teraz na antenie żegnamy się ostatnim utworem Pauliny. Tym razem będzie to także cover, ale Michaela Jacksona. Bardzo dziękujemy Ci, Paulino, za rozmowę. Było nam niezmiernie miło. Mi również. Wszystkiego dobrego. Dobre granie.